Cześć. Postanowiłem dzisiaj zrobić taki test nieznanego mi akumulatora. Właśnie go otrzymałem. Pojemności 100 amperogodzin. Tu jest jakaś naklejka z datą sprzedaży 21 listopad chyba 2019. Więc mamy do czynienia prawdopodobnie z dwuletnim akumulatorem, choć nie wiadomo jeszcze jak długo leżał w magazynie, ale nie znalazłem tutaj nigdzie żadnej wybitej daty. Chyba że ktoś zna ten akumulator i ewentualnie jest mi w stanie podpowiedzieć, gdzie tutaj można tego szukać. No ale nieistotne. Chciałbym się dzisiaj skupić na tym, żeby sprawdzić po prostu, czy robienie pełnego cyklu akumulatorowi raz do roku ma jakiś sens. Czy poprawimy mu parametry, czy pojemność mu wzrośnie. Chciałbym, żebyśmy to po prostu dzisiaj sprawdzili naocznie na jakimś akumulatorze, który prawdopodobnie nigdy nie był traktowany w ten sposób, bo jak widać jest to dosyć świeży akumulator, wyjęty z samochodu, myślę całkiem niedawno. Napięcie ma dosyć wysokie, ja już go testowałem tak wstępnie tylko opornicą. Przed testem miał napięcie 12,84 przy teście rezystancji. W tej chwili ze względu na to, że ta opornica tutaj obniżyła trochę napięcie na akumulatorze, obciążyła go, więc teraz pokazuje trochę mniej, ale jest w całkiem dobrym stanie. Tu jest na nalepce 850 amper prąd rozruchu, 100 amperogodzin prąd pojemność. Więc zobaczymy, co nam tu miernik pokaże. No pokazuje dość ładny stan. No już się to zaczyna zbliżać do 12,8, czyli wyglądałoby na to, że akumulator jest w pełni naładowany. Dostępu do elektrolitu tutaj niestety nie ma, ale zrobimy sobie go za chwilę. Ja chciałbym tylko po prostu udokumentować na filmie parametry tego akumulatora, żebyśmy to widzieli. Ustawimy sobie tu jakiś prąd rozruchu na poziomie 800 amper i zobaczymy, co nam pokaże ta oporniczka. No, pokazuje, że już jest trochę słaby, nie? Więc musimy sobie zapamiętać tę wartość, że napięcie nam spadło do poziomu 11 V. No i zobaczymy, jakie parametry uda nam się uzyskać po najpierw naładowaniu tego akumulatora do pełna, a później po zrobieniu jednego cyklu, może dwóch, zobaczę na ile tutaj będę miał czasu. Więc na razie sobie go rozwiercę. Sprawdzimy sobie jeszcze gęstość w przypadkowej celi jakiejś tu drugiej z prawej. Zobaczymy, czy nam wężyk wejdzie. Ok. Woda jest. No jak widać całkiem ładna gęstość, czyli ten akumulator jest dość ładnie naładowany i widać był dość dobrze traktowany. Więc myślę, że mamy do czynienia z dosyć dobrym akumulatorem jeszcze, o ile wszystkie cele są sprawne, bo tego na razie nie sprawdzę. Tyle tylko widzimy, że elektrolit na razie jest czysty. Nie będę rozwiercał całego, bo może jeszcze się ten akumulator komuś kiedyś przyda. No więc na razie go podłączymy. Zobaczymy, jak będzie wyglądało ładowanie tego akumulatora. Teraz po obciążeniu napięcie na nim trochę spadło i pokazuje 12,6. Ustawimy sobie go na STD. Włączymy ładowanie. Ja tutaj w tej chwili ustawiłem bardzo duży prąd ładowania, w zasadzie odkręciłem na maksimum, bo wiem, że ten prąd ładowania spadnie mi tu w granicach 5,5 ampera, chociaż no może, bo tu już jest dość wysoki to napięcie, no to sobie zawsze można skorygować. Dobra, niech będzie tam w granicach 10 amper i zostawimy go w tej chwili. Ja go zostawię tak do naładowania. Zmierzymy sobie później parametry po odstaniu, bo on prawdopodobnie będzie do jutra musiał tu stać. W tej chwili mamy popołudnie, godzina 16, więc on mi tutaj ładnie przez noc troszkę odstoi. Sprawdzimy sobie później gęstość. No i rozładujemy go dwoma żarówkami H4. Sprawdzimy sobie pojemność rezerwową i później twierdzeniem Peukerta przeliczymy sobie rzeczywistą pojemność tego akumulatora. No i później zrobimy tą zabawę ponownie, po naładowaniu znowu go rozładuję i zobaczymy, jaka wyjdzie pojemność, jakie wyjdą parametry.
No i zobaczymy, czy uda nam się tutaj uzyskać jakąś poprawę. No dlatego, że mamy do czynienia z dość już dobrze naładowanym akumulatorem. Napięcie szybko wzrosło, jak widzicie prąd spadł. Ten maksymalny prąd, który może dać ten prostownik, to w tej chwili przy takim napięciu, przy tym poziomie naładowania akumulatora, to około 5 A. No i jest to 5% pojemności tego akumulatora, z tym, że tu jest ustawiony czas wysycania na 8 godzin, więc to będzie czas zbyt długi, więc żeby po prostu ten iloczyn nam się zmniejszył czasu działania i prądu, ja sobie tu ustawię po prostu taką wartość 3%, bo jest to też taka no, wartość średnia tego prądu wysycania, który też już sprawdziliśmy z kolegami, że nie jest takim delikatnym prądem, ale po prostu powodującym sprawne ładowanie akumulatora. Ja myślę, że to powinno wystarczyć do tego, żeby zrobić tę pełną gęstość w akumulatorze. I tak go zostawię. On już w tej chwili odlicza te 8 godzin. I przez noc powinien ładnie się odstać. Także koło godziny 12, koło północy powinien się wyłączyć. I do rana myślę, że już tam odstoi. I będzie można mu przed południem zmierzyć gęstość. No i mamy akumulator naładowany, odstany już ponad dobę, dlatego że ja kolejnego dnia nie miałem czasu się tym zająć, więc on sobie tak tutaj stoi już ponad dobę. Jest godzina w tej chwili mniej więcej w 10:30 rano. Napięcie spadło do 12,6 V, dlatego że ten prostownik po wyłączeniu, te moduły, które tutaj są wewnątrz, one pobierają jeszcze około 100 mA. Więc delikatnie rozładowują ten akumulator, więc po odłączeniu to napięcie tutaj wzrośnie i będzie można się wtedy sugerować, powiedzmy, tym napięciem spoczynkowym akumulatora w celu oceny gęstości elektrolitu. I teraz zrobimy sobie pierwszy pomiar po tym doładowaniu akumulatora. Zobaczymy, co nam tu z tego wyszło. No i myślę, że już mamy wstępną poprawę, bo pierwsze parametry tam było niecałe 700 A, prąd rozruchu 694, teraz mamy jakieś tam 709 i SOH było 67%, teraz jest 70. Rezystancja też minimalnie spadła, było 3,59, teraz jest 3,52. I zaraz zrobimy sobie test na opornicy. Też przy ustawieniu dla prądu rozruchu 800 A. No na razie nie udało nam się nic lepiej tutaj uzyskać, bo było 11, jest 11 V. No więc podłączymy moje żarówki z zabezpieczeniem do rozładowania tego akumulatora. Mamy tu skasowany ten licznik. Mam nadzieję, że to będzie widać. No i ja go tak zostawię. Niech się nam rozładuje ten akumulator i zmierzymy sobie jego pojemność. Tak jak mówię, pojemność rezerwową i później według twierdzenia Peukerta zobaczymy, jaką ma rzeczywistą pojemność. Akumulator mamy rozładowany. Wybaczcie, ja niestety zapomniałem zmierzyć gęstość elektrolitu i proszę, żebyście uwierzyli na słowo. Ja sobie odnotowałem, tu jak widać było 1,28. Mam nadzieję, że po ponownym naładowaniu już o tym nie zapomnę. Tu mamy odczyt z tego, co się rozładowało, czyli niecałe 3 godziny, 2 godziny 56 minut, 52 amperogodziny
I zaraz wam pokażę, jak to wyjdzie według twierdzenia Pukerta w tabeli w Excelu. W Excelu wygląda to w ten sposób, że tu wpisałem pojemność z etykiety, czas rozładowania, średni prąd. Przyjąłem taki średni prąd, żeby wyszła mi to samo mniej więcej wskazanie, co ta zmierzona wartość zmiernika chińskiego, czyli te 17,8. No i wyszła nam pojemność 69,92 Ah. No i naładujemy go ponownie, w tej chwili do pełnej gęstości rozładujemy i zobaczymy, jakie parametry nam się uda uzyskać. Sprawdzimy sobie jeszcze teraz, do jakiej gęstości elektrolitu nam się udało rozładować ten akumulator. Żeby zaspokoić ciekawość. No mamy tu około 1,18. Robię to dwukrotnie, żeby przemieszać trochę. No tak jak poprzednio. To jak widać, prostownik wystartował od razu sam, bo napięcie było poniżej krytycznego. Akumulator jest rozładowany maksymalnie, więc nie wiem, ja ustawię mu tu mniej więcej około 13 Ah prądu ładowania, ale w okolicach 15 V jeszcze zobaczę, może coś tutaj będę korygował, żeby zejść tutaj w granicach, powiedzmy tam 4 Ah. Także na razie tak to zostawię i zobaczymy, jak nam się tu naładuje i jakie będą parametry. Zobaczcie, ja celowo ustawiłem wyższy prąd na początku ładowania tak mocno rozładowanego akumulatora, dlatego że prąd ładowania spadł mi w tej chwili bez dotykania regulatora już do tych 10 Ah. No i po prostu dlatego ustawiłem ten prąd na początku dużo wyższy. No jak było widać, około 13 Ah, więc tam można powiedzieć, że około 30% wyższy prąd ustawiłem na początku niż te 10, czyli tam to jest 13% mniej więcej, gdy mamy bardzo głęboko akumulator rozładowany. No jeżeli ten akumulator jest rozładowany jakoś tam częściowo, to nie ma takiej potrzeby, ale przy takim głęboko rozładowanym akumulatorze można coś takiego zrobić. Jeżeli nie mamy po prostu czasu, żeby podejść sobie, bo to zawsze można oczywiście skorygować. No, ładowanie zostało zakończone. Zobaczcie, napięcie już zdążyło spaść na akumulatorze. Ja to ładowanie podłączyłem około godziny 17:15. W tej chwili mamy godzinę za 10:08 rano, więc minęło 15, około 15 godzin w tym momencie, a napięcie już jest obniżone, więc jest już lekko odstany, więc nie wiem ile w tej chwili, około godziny, może dwóch już tak stoi, więc myślę, że spokojnie test poranka przeszedł i naładował się w okolicach 13 godzin. Zmierzymy sobie gęstość elektrolitu. No, mamy tu piękną gęstość, 1,29 nawet w tej chwili, czego nie udało się osiągnąć za pierwszym razem i to też jest wskazówka pewna, jeżeli akumulator nie chce nam się naładować z jakiegoś powodu, no trudno jest nam gęstość poprawną osiągnąć, to właśnie takie rozładowanie powoduje, że staje się to łatwiejsze, że nie wiem dlaczego, ale jednak ta gęstość po takim przynajmniej jednokrotnym rozładowaniu ładnie wzrasta. No więc mamy tutaj mniej więcej 1,28,5 po zmieszaniu lekkim elektrolitu. Zmierzymy sobie teraz parametry świeżo po ładowaniu, ale ja go zostawię jeszcze do odstania. Nie wiem, czy na kolejną dobę, czy na dwie, bo dziś mamy sobotę, więc nie wiem, czy w niedzielę będę tutaj cokolwiek robił, ale
Mierzymy sobie najpierw parametry bezpośrednio po ładowaniu i później odnotujemy parametry po odstaniu tego akumulatora. No i mamy tutaj jakąś delikatną poprawę. Tu jak widać parametry ostatnie były takie. Rezystancja nam tutaj spadła o około 0,1 mOhma. SOH. No troszkę parametry są poprawione. Zobaczymy teraz jeszcze, co pokaże test opornicą. Ustawmy sobie tutaj 800 amper. No jak widać, jest tutaj poprawa. Napięcie jest już o 0,3 wyższe podczas odprężenia. Więc odnotowaliśmy poprawę. No i tak jak mówiłem, zostawię go tutaj jeszcze na przynajmniej dobę do odstania. Zobaczymy, jakie będą te parametry po odstaniu. No i później kolejne rozładowanie i kolejny cykl. No mamy odstany akumulator 2 doby. Stał przez cały weekend. Mamy dzisiaj poniedziałek rano, godzinę 8:20. Sprawdzimy wszystkie możliwe parametry tego akumulatora. Gęstość mamy 1,29, po zmieszaniu pewnie 1,28,5. No, nawet się może utrwaliło trochę więcej. No okej, okay. Jak widać jest trochę więcej. Zmierzymy sobie teraz pozostałe parametry. No jak widać, rewelacji żadnych nie ma. Akumulator po 2 dniach wrócił do takich parametrów, jak miał przed ładowaniem. Zobaczymy jeszcze na opornicę, jak to wygląda. No, czyli też jakiegoś wielkiego zysku tutaj nie ma. No i zobaczymy teraz, czy akumulator uzyskał jakąś większą pojemność po takim ładowaniu. Czy uda nam się uzyskać jakąkolwiek poprawę, chociaż w pojemności tego akumulatora. Ja tutaj podłączę znowu moje dwie żarówki. Oczywiście trzeba skasować ten odczyt, który tu był. No i tak to zostawiam do rozładowania. Zobaczymy, co pokażę tym razem. Akumulator został rozładowany. Sprawdźmy sobie, do jakiej gęstości. No, czyli podobnie jak poprzednio do 1,18. I teraz to, co najciekawsze, to jaką pojemność uzyskaliśmy. No i jak widać, 54,3, czyli mamy tutaj wzrostu tylko 2 amperogodziny mniej więcej. No i wniosek jest taki, że po prostu w tak świeżym akumulatorze nie ma chyba sensu jeszcze robić po prostu takich pełnych cykli. Jeżeli ten akumulator faktycznie ma 2 lata, to jeszcze jest za szybko na to, żeby po prostu ten akumulator
traktować w ten sposób. No, jak widać, tu macie 52 amperogodziny tej rezerwowej pojemności w przeliczeniu 70, no to niech tam będzie, że 72 amperogodziny mniej więcej w tej chwili uzyskał ten akumulator. No więc nie ma tutaj znaczącej poprawy. Ja Wam chciałem tylko jeszcze jedną taką ciekawostkę pokazać związaną z tym prostownikiem, bo wiem, że to też zajmuje wielu użytkowników prostowników i osoby, które chcą ładować swoje akumulatory na różne sposoby. Można uruchomić tutaj ładowanie asymetryczne. Bardzo prosty sposób, ten moduł, który znajduje się wewnątrz, można bardzo łatwo przestawić na inną opcję ładowania i w dowolny sposób można sobie tam ustawić czas ładowania, czas wyłączenia tego ładowania, czas przerwy. Tu jak widzicie, no, trwa to 7 sekund ładowania, 3 sekundy przerwy. Można to robić na przykład 20 sekund ładowania, 10 sekund przerwy, mniej więcej w takich proporcjach. Można sobie dołożyć też tutaj jakiś rezystor, na przykład w granicach 30 czy 40 ohmów, jakiś 5-watowy czy 10-watowy ceramiczny i też podpinając go do tego modułu, do jednego z wolnych wyjść i do minusa wewnątrz prostownika, no obciążamy sobie jakimś tam małym prądem w granicach 0,5 ampera do ampera ten akumulator podczas tej przerwy w ładowaniu. No i tutaj w zależności od tego, jakie nastawy sobie ustawimy, bo te pętle można robić nieskończone, więc po prostu trzeba ten akumulator później pilnować. On się nie wyłączy sam w ten sposób, chyba że ustawimy mu ograniczoną liczbę tych cykli, a maksymalnie da się ich ustawić 999. Więc jeżeli to zrobimy 20 sekund ładowania, 10 sekund przerwy czy rozładowania, no to da się tam w okolicach 8,5 godziny ładowania ustawić. No z tym, że jeżeli akumulator jest rozładowany maksymalnie, no to trzeba to ponowić po prostu, bo on to przerwie. No jeżeli w takich cyklach jak teraz, no to to jest troszkę ponad 2 godziny. To jest tam prosta kalkulacja. No więc da się coś takiego zrobić w tym prostowniku, nie jest to jakiś problem. Jest to taki dodatkowy bajer, że tak powiem. Sam z tego jeszcze nie korzystałem, nie było takiej potrzeby, no ale jeżeli komuś się coś takiego podoba, to może coś takiego zrobić. No i w zasadzie wnioski po tym całym moim dzisiejszym teście, no są takie, że w tak nowym akumulatorze po prostu nie warto robić tych pełnych cykli. Można doładować sobie ten akumulator, żeby po prostu on nam się nie zasiarczał, jeżeli ta gęstość elektrolitu, która w nim jest w danym momencie, jest zbyt niska. Także w tak nowym akumulatorze wystarczy po prostu doładować go i tyle. Taki akumulator, który dał mi rzeczywisty wzrost pojemności, poprawę parametrów, to była ostatnio w zeszłym roku moja Centra, ale ona już miała 5 lat i na niej było faktycznie widać te różnice, bo był wzrost pojemności o tam około 15 amperogodzin, więc no, był to już znaczący wzrost. Tych parametrów nie pamiętam, ale taka informacja to też jest informacja, bo też jakiś wniosek z tego można wyciągnąć, że taki akumulator ten 2-3-letni jeszcze, powiedzmy, że nie wymaga takich pełnych cykli, także powiedzmy, że tam od 5 roku eksploatacji akumulatora można byłoby coś takiego zacząć robić i poprawiać te parametry, żeby odświeżyć sobie po prostu taki akumulator. No i to myślę tyle. Ja zostawię sobie ten prostownik do pełnego naładowania. No i myślę, że na tym ten test skończymy, bo tu już nie ma co oczekiwać pełnej gęstości, która pewnie i tak ją osiągniemy. No z tym, że myślę, że w czasie troszkę dłuższym, dlatego że skracamy tutaj ten czas ładowania około tam 30%. W tym cyklu, więc no, wydłuży się nam tak naprawdę cały proces ładowania przez to, że przerywamy go. No ale jak wieść gminna niesie, jest to korzystne dla akumulatora.
wyrównują się gęstości elektrolitów w celach. No i akumulator się generalnie łatwiej ładuje. No i to tyle. Dzięki, pozdrawiam i zapraszam na kolejne moje filmy.